Jak pan zareagował na wieść, że dom, który tworzyliście z sercem i dając tak naprawdę z siebie wszystko, został spalony? Spalił się? No jest to smutne dla nas coś takiego, bo, bo naprawdę my, w, my wkładamy serce i to cała ekipa, wszyscy łącznie z, z ekipą e, realizującą to. E, no więc jest to przykre dla nas, że, że, że po prostu bohater, czy bohaterka, która, której zrobiliśmy ten dom, e, nagle została znowu bez niczego. A jakie w ogóle są e, koszta e, przy tworzeniu domów? Ach, a... No to są duże pieniądze, bo tym bardziej, że teraz materiały idą bardzo do góry. No to każdy odcinek, co jest nowy odcinek, to, jest, to są większe koszty. Bo po prostu wszystko wynika z tego, z cen materiałów. Czy to jest na przykład tak, że są jakieś materiały, których nie możecie używać, bo przekraczają budżet produkcji? Nie, nie ma takich materiałów. Używamy tych materiałów, które, które naprawdę potrzebujemy i, i nie ma jakichś ograniczeń, i, nikt nas nie ogranicza, także wszystkie materiały, które potrzebujemy są i a czyli na przykład można by zrobić takie, powiedzmy, marmury i tak na bogato? Czy raczej unikacie? Nie no, marmury to już przesada, bo to już, to już takie nie, ale takie podstawowe rzeczy, które, które są normalnie w domach, jak normalne domy.